Witajcie. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o IDE, czyli o zintegrowanym środowisku programistycznym, co to jest i jak pomaga tworzyć programy. Zapraszam. Wiemy już, że podstawą do napisania programu jest język, którego musimy się nauczyć, a ściślej pliki tekstowe. W których umieszczamy nasz język, nasz kod tego języka, i tutaj ogólnie nazywamy te wszystkie pliki tekstowe takim kodem źródłowym. To właśnie w tych plikach znajdują się zgodne ze specyfikacją danego języka instrukcje, co ma tam komputer po kolei robić. I tutaj. Bardzo ważna informacja, no bo jeżeli to jest plik tekstowy, to oczywiście myślimy, no to co zwykłym notatnikiem możemy to zrobić? Odpowiedź brzmi tak, tylko rodzi się problem. No bo załóżmy, że mamy już takie instrukcje w jakimś naszym ukochanym języku, napisane nawet w notatniku. No i teraz, no właśnie, tutaj taka strzałka a jak to się ma do programu, który na przykład uruchamiamy? Tak. Znamy na przykład z Windowsa tak zwane exeki, czyli program wykonywalny z rozszerzeniem exek, gdzie go sobie tam klikam i zaczyna się ładować aplikacja, w którą na przykład sobie mogę pograć czy coś porysować. No i teraz rodzi się to pytanie: jak stąd dojść tutaj? A oto odpowiedź. I nasza wspomniana ważna informacja. Potrzebujemy ID, czyli zintegrowanego środowiska programistycznego. Takiego zbioru narzędzi, dzięki którym będziemy mogli zamienić nasz kod źródłowy na jakiś konkretny program. Nie zawsze będzie to program, ale o tym za chwilę. Przy czym mała uwaga: kod źródłowy, wspomniałem, że są to pliki tekstowe, ale nie mają te pliki rozszerzenia TXT. Tylko swoje, jakieś własne rozszerzenia, najczęściej takie, które sugerują, w jakim języku będziemy tutaj mieli to nasze źródło, czyli powiedzmy CPP to będzie źródło plików C. Przeanalizujemy teraz najważniejsze elementy takiego środowiska programistycznego. Przede wszystkim są to edytory. Nie takie zwykłe edytory, gdzie mogę sobie tekst napisać, pogrubić i pokolorować. To jest coś innego. Te edytory. Są nastawione na wspieranie programisty, ułatwianie mu pisania, kolorują składnie dla danego języka w taki sposób, żeby ważne słowa tego języka były na przykład podświetlane, odpowiednio układane, formatują za nas tekst, podpowiadają, uzupełniają, czyli jeśli pisze jakiś fragment instrukcji, nasz edytor od razu wie, że będzie potrzebne jakieś zakończenie tych instrukcji, więc od razu je tam wstawia i tak, dalej, i tak dalej. Ogrom podpowiedzi. Można powiedzieć, że taki edytor. Który jest specjalnie stworzony dla programisty, jest nie do zastąpienia w porównaniu z jakimkolwiek innym edytorem takiego tekstu, chociażby Wordem, który gdzieś tam służy do pisania listów. To jest naprawdę trochę inna klasa produktu i tutaj te edytory naprawdę są mega. I tu aż dałem takie trzy plusy, bo dobry edytor to takie serce tego wszystkiego, co nazywamy ID. Ale to nie jest wszystko. W dalszej kolejności mamy kompilatory i interpretery. Kluczowe elementy, bez których nie powstawałyby programy. Za chwilę je zresztą oddzielnie omówię. Wiedzcie jednak teraz, że są to takie mechanizmy, takie narzędzia, programy w zasadzie, które biorą ten kod źródłowy i to właśnie one sprawiają, że w ostateczności mamy program, lub że ten kod źródłowy jest wykonywany, co za chwilę zresztą omówię. Mamy też debugery, czyli takie specjalne narzędzia, które pozwalają odpluskwiać kod, czyli jeśli coś powstanie i źle działa, to mogę się przyjrzeć, jak działa i dlaczego źle działa. Ewentualnie możemy też na bieżąco, w trakcie tworzenia jeszcze kodu źródłowego, wyłapywać jego jakieś błędy składniowe i tak dalej. Wprawdzie to jest takie bardzo ogólne pojęcie, i tutaj trzeba by było się przyjrzeć tym debagerom, ale samo pojęcie, sama ta nazwa, już będziecie ją znali i będziecie wiedzieli, że wiąże się z procesem wyłapywania błędów, czyli pewnego rodzaju naprawiania kodu. Co jeszcze mamy? Wiele środowisk programistycznych pozwala zarządzać bibliotekami. W skrócie, coś, co rozszerza nasz język. Na przykład jedno ze środowisk, którego używam, pozwala doinstalowywać takie biblioteki. Gdzieś wyszukuję je z jakichś repozytoriów, tak iż ja nie muszę się martwić, skąd to pobrać, gdzie to leży. Robi to za mnie środowisko. Coś niesamowitego, bardzo przydatna rzecz, chociaż nie kluczowa, ale bardzo ułatwiająca takie programowanie, w którym chcemy rozwijać, poszerzać możliwości naszego podstawowego, standardowego języka o jakieś dodatkowej biblioteki. O samych bibliotekach też w przyszłości powiem. Fajna rzecz. Mamy też w takich środowiskach pomoc, zarówno do samego środowiska, oczywiście, jak i do tych kompilatorów, interpreterów, debugerów, czyli wszystko jest tam opisane najczęściej, wyjaśnione. Mamy pomoc do samego języka, który używamy, czyli taką dokumentację, która gdzieś tam wyświetla się w tle, mogę do niej sięgnąć. Mamy też tutaj pewne takie nawigatory do zarządzania tym, Cośmy tutaj już stworzyli, powiedzmy, że może to być część edytorów. To tak jeszcze się cofnę, ale też bardzo pomocna sprawa, kiedy chcemy rzutem okiem ogarnąć wszystko, co tworzymy. Mamy też ułatwioną publikację kodu. Są takie środowiska, które po napisaniu programu pozwalają od razu zintegrować go, chociażby z jakimś sklepem dla Androida czy coś takiego. Tutaj jest to bardzo różnorodne i, i ciągle rozwijane, więc też nie będę tutaj w to wchodził, bo, bo możliwe, że nawet nie wiem, co jeszcze się tam nowego pojawiło w tych środowiskach. Ogólnie tutaj takie słowo klucz integracja. Zintegrowane środowisko no właśnie, czyli takie środowisko, które łączy dla mnie bardzo wiele różnych elementów, które to wszystkie elementy pozwalają szybciej tworzyć kod, bardziej y, uniwersalnie które pozwalają mi zarządzać tym kodem nawet wtedy kiedy jest już duży. Zatem integrują wszystko to, co w procesie tworzenia programu może się przydać programiście. No i domyślamy się, że skoro tak, to nie może takie środowisko być jedno. Różni programiści proponują przeróżne środowiska. Zerknijmy może na kilka, które na pewno gdzieś w procesie edukacji na, na które natraficie i które pewnie zainstalujecie i będziecie testować. Wypisałem kilka, podkreśliłem te, których używałem bądź używam i które mi się podobają. Jest ich multum, to jest tylko naprawdę fragmencik i wcale nie wszystkie są jakieś najbardziej może popularne, niektóre są dosyć niszowe, ale gdzieś też je kiedyś wykorzystałem. Jest tego bardzo dużo, ponieważ języków jest dużo. Domyślamy się, że napisanie środowiska, które obsługuje wszystkie istniejące języki, byłoby naprawdę bardzo trudne, może nawet nie tyle trudne, co czasochłonne. Mamy więc NetBeans, mamy Visual Studio, to zresztą jest pewien skrót myślowy, bo tych wizuali jest ogrom od Microsoftu i tutaj naprawdę znajdziecie coś dla siebie. Bardzo dobrze programuje się w Microsoftie, w Windowsie, kiedy mamy te narzędzia Microsoftu ale ma też to swoje wady, o których tutaj nie będę mówił, bo to raczej takie osobiste odczucia i jakieś własne doświadczenia. Eclipse, Codeblocks, który znajdziecie jako taki szkoleniowy, podstawowe środowisko w kursie z C++. Bardzo lekkie, nieobciążające komputera, ale no nie nowoczesne. Co tu kryć. No właśnie przy okazji wiele tych środowisk, które tutaj pozaznaczałem i, i, i które tu widzicie, są związane z językiem, no i jak kto programy mogą się różnić od siebie. Jedne będą bardziej wydajne, inne mniej. Wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać, co chcemy stworzyć. Jeżeli potrzebujemy. Środowiska do łatwych, małych, prostych programów, bo się uczymy. To naprawdę, instalowanie jakiejś potężnej kobyły niekoniecznie musi być sensowne. Zwłaszcza kiedy mamy starszą maszynę i same środowisko obciąża nam to wszystko i zwalnia nam komputer. Po co to? Oczywiście dzisiaj komputery takie w miarę nowe, one sobie z tym wszystkim naprawdę świetnie poradzą. Niemniej, wszystko zależy od tego, co chcecie robić, jaka to jest faza produkcji kodu i tak dalej. Także. Masa rzeczy do poznania. Praktycznie mogę powiedzieć tak: żeby naprawdę wyrobić sobie zdanie i znaleźć coś, co odpowiada mojemu, jakiemuś usposobieniu, moim gustom, trzeba sobie trochę tego poinstalować i popracować. Nie, że zerknę, bo czasami pierwsze wrażenie bywa, ale słabe. Ale potem, gdy wgryziemy się w takie idee i poznamy jego różne tajniki i moce, może się okazać, że to jest bardzo dobry wybór, który wcześniej odrzuciliśmy. Ja tak miałem ze środowiskiem NetBeans. Najpierw jakoś tak mnie nie przewiercało, dzisiaj często z niego korzystam, kiedy piszę chociażby w PHP. Zatem dużo do poznania i tutaj nie ma się co oszukiwać. Nie da się tego od razu wszystkiego gdzieś tam zapoznać. Część z tych środowisk pewnie nawet nigdy nie zainstalujecie, bo jedno z zainstalowanych już się Wam spodoba. Ale chciałem, żebyście wiedzieli, że jest tutaj masa narzędzi do wybierania. Niektóre są zupełnie za darmo, inne w jakimś tam sposób są skomercjalizowane. Pozostaje testować. No a teraz jeszcze jedno. A na koniec tego odcinka kluczowa sprawa. Jak mamy źródłowy plik, istnieją dwa sposoby stworzenia jakby programu na podstawie tego pliku. W pierwszej kolejności omówię kompilator i proces kompilacji. Oczywiście w pewnym stopniu to będę uogólniał, bo szczegóły są zależne od tego jaki mamy język, jaki to kompilator i tak dalej, ale uogólniona wiedza jest bardzo potrzebna, by w ogóle zrozumieć te procesy. Zatem mam plik źródłowy. Plik źródłowy rozumiem ja. Jest tutaj ta część, która już jest jakby dla komputera, no bo to jest ta, taki ciąg instrukcji, które ma maszyna zrozumieć, ale tak wprost te teksty, które tu zapisałem, są jednak wciąż językiem dla człowieka. Ten język musi być przetłumaczony, i kompilator, wykonując proces kompilacji, tworzy właśnie taki plik wynikowy, plik z kodem maszynowym. Przykładowo w Windowsie to będą takie pliki z rozszerzeniem EXE, to jest skrót od execute, od wykonywalny. I te pliki mają, jakbyśmy je wyedytowali, już taką tam sieczkę w środku, że to jest nie do przeczytania, bo to nie jest język naturalny, ani nawet jakiś taki. Tam jest po prostu coś, jakiś tam zbiór zer jedynek w dużym uproszczeniu, który sobie zrozumie maszyna. I to jest kompilator. I tu jeszcze ważna uwaga, tu skreślona, zobaczcie, strzałka. Ten plik wykonywalny już nic wspólnego z tym źródłem mieć nie musi, czyli obecność źródła nie jest w ogóle potrzebna, żeby wykonywać ten program. Czyli mam źródło, Stworzę sobie kompilatorem po procesie kompilacji plik, i ten plik wynikowy z jakimiś tam dodatkowymi obrazkami, czy czymkolwiek, co tam jest potrzebne, mogę oddzielnie, jako zupełnie końcowy produkt, yy, oddać, na przykład komuś, czy tam sprzedać. Nic już z tym źródłem nie będzie miał wspólnego, tylko w procesie powstawania, później jest już niezależny. Przykładem takiego języka, który się kompiluje z C. A tu mamy inne podejście. Interpreter, czyli coś, co jakby działa w locie. Nie ma procesu kompilacji, tylko na żywo jest tłumaczony odpowiedni tam kolejny fragment pliku źródłowego. Interpreter tworzy na jego podstawie kod maszynowy i wstrzykuje go tam do procesora. Jako taki nie powstaje oddzielny plik, taki skompilowany, który mogę sobie używać jak niżej. Domyślamy się, że to działa jakby wolniej, bo tutaj, wprawdzie proces kompilacji może być bardzo długi, ale mamy efekt końcowy, jest super, mamy plik wynikowy. Tylko, że interpreter to trochę inne podejście, i są sytuacje, w których jest to trochę szybsze, zwłaszcza do jakiegoś testowania, bo interpretery, czyli języki, które działają dzięki interpreterom, a nie kompilatorom, jakby skracają ten proces oczekiwania na wynik. Mogę sobie szybciutko zmieniając kod źródłowy, odpalić interpreter i oglądać na żywo, jak to się tam wykonuje. Nie ma tego całego procesu kompilacji, który niekiedy przy bardzo dużych programach może trwać naprawdę sporo. Zatem interpretacja w locie pozwala mi się przyglądać jakiemuś nawet wycinkowi kodu i już tam będzie na potrzeby moje, tu tworzony jakiś fragment kodu maszynowego. W praktyce zrozumienie tej różnicy wymaga troszeczkę czasu, bo tak teoretycznie możemy sobie o tym opowiedzieć, ale docenienie, dostrzeżenie różnic zaledwie tych dwóch podejść do tworzenia działającego programu ze źródła wymaga po prostu czasu. Pewnego obycia, gdzieś tam na przestrzeni dalszej pracy, na pewno zrozumiecie dogłębnie, jakie tutaj niesie to ze sobą zalety i problemy. I to jest, tak jakby, naturalny podział też języków na takie, które się kompilują i takie, które interpretują się w locie. Tyle w tym naszym dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, do następnego.